Cześć! W tym filmie pokażę, jak dodać ikony do menu tutaj w WordPressie. Najprościej będzie nam takie ikony dodać za pomocą wtyczki, więc przechodzimy tutaj w WordPressie w kokpicie w menu do wtyczki, dodaj nową i wyszukujemy jakieś hasło typu menu icons. Zobaczymy, co nam tutaj znajdzie. Mamy tutaj kilka wtyczek, które pozwalają na dodawanie takich ikon. Ja wybrałam tą wtyczkę WP Menu Icons, także klikam zainstaluj i za chwilę aktywuję tą wtyczkę, żeby po prostu móc korzystać z tych nowych funkcjonalności. Także klikam włącz i ta wtyczka nie posiada jakiegoś tam ekranu ustawień, nie ma ona żadnych ustawień, po prostu przechodzimy w wygląd, menu. No i tutaj możemy od razu już dodawać ikony. No i jak widzimy, mamy tutaj takie plusiki się pojawiły przy naszym menu. I właśnie w taki sposób możemy dodawać ikony. Tutaj jeszcze z lewej strony mamy taką zakładkę WP Menu Icons i mamy tutaj kilka różnych pakietów z ikonami, które po prostu możemy załadować na stronę i z nich korzystać. Na przykład takie Themify Icons. Gdy kliknę na plusik, no to widzimy, że te ikony wyglądają tak. Jeżeli bym wybrała jakiś font awesome na przykład, kliknęła zapisz, no to zaraz podejrzymy sobie poprzez ten plusik, no te ikony tutaj mają inny zestaw, jest to zestaw po prostu font awesome. Tutaj jeżeli chodzi o te pakiety z ikonami, one mają różne, jakby różną liczbę kilobajtów, która zostanie załadowana na stronę. Dlatego jeżeli zależy Wam, żeby na tej stronie nie obciążać i jakby załadować jak najmniej jakby nowych skryptów czy nowego kodu, który będzie doładowany tutaj za pomocą wtyczki, no to ja bym skorzystała z albo Elusive Fonts, albo z tych Themify właśnie icons, które są dosyć fajne i mają dosyć mały pakiet, także jest to takie najbardziej sensowna opcja. Aczkolwiek te pozostałe pakiety też nie mają jakoś strasznie, one nie są strasznie dużo, o wiele większe niż na przykład ten Themify, także no też jeżeli Wam to odpowiada jakiś inny pakiet, no to można z tego skorzystać. No i teraz jeżeli chcemy dodać sobie ikony, to po prostu klikamy tutaj na ten plusik, no i możemy sobie wybrać jakieś ikony, które nam odpowiadają właśnie do każdego z tych tutaj elementów menu. Klikamy, możemy tutaj sobie zjechać w dół, także tych ikon jest całkiem sporo, także jest w czym wybierać. I dosyć łatwo to się dodaje. Tutaj jeszcze z boku jak spojrzymy, no to są jeszcze takie dodatkowe opcje, ale ja bym zostawiła je raczej domyślne, ponieważ raczej chcemy, żeby taka ikona była przed niż po jakby tym nazwą tego menu. Tak samo wyrównanie raczej chcemy do środka, więc na razie może tak to zostawię i po prostu kliknę zapisz menu, czyli widzimy tutaj podgląd tych menu, dosyć fajnie tutaj się to dodaje, a jak odświeżymy na naszej stronie, no to te ikony już tu nam się pojawiły i widzimy, że dosyć fajnie to wygląda. I możemy jeszcze tutaj zmienić kolory, jeżeli byśmy chcieli, tutaj każda ikona ma swoją opcję z kolorami, także ja sobie na przykład mogę tutaj pozmieniać kolory, jakbym chciała, i żeby trochę urozmaicić ten wygląd, także też możemy to sobie tutaj pozmieniać. Także dosyć fajne tutaj ma ta wtyczka ustawienia. Jeszcze wybiorę jakiś jeden kolorek i kliknę zapisz, no i zobaczymy, jak to tutaj nam będzie wyglądało. Także tutaj tak to wygląda. Ta ikona, ponieważ my wybraliśmy tutaj rozmiar 1, rozmiar w EM-ach, czyli 1 EM, to ona się dopasowuje rozmiarem do tego po prostu, jaki jest rozmiar tych treści tutaj w tym menu. Możemy zrobić na przykład 2 EM, na tym no to powinna być teraz 2 razy większa. Przejdziemy na stronę, jak tam się odświeżyło nam, no to widzimy, że się powiększyło. Także można tutaj jakoś tym manipulować. No ten 1 EM to jest całkiem ok, bo to się nam dopasuje po prostu do tego, jaki mamy font tutaj wybrany, jaki rozmiar tego fontu dla menu. Także dosyć fajnie to wygląda i widzimy, że to jest dosyć proste do dodania. Teraz jeszcze możemy spojrzeć sobie właśnie na to, co tam ta wtyczka załaduje. Tak jak kliknę F12, otworzę sobie te narzędzia deweloperskie tutaj w zakładce Network, odświeżymy tą stronę i będziemy mieć tutaj listę wszystkich zasobów, które są załadowane na tą stronę. No i tu możemy zobaczyć,
który z tych zasobów pochodzi nam z naszej wtyczki. Wystarczy tutaj spojrzeć, gdzie mamy, widzicie, taki podgląd WP Content Plugins, WP Menu Icons. Tak to wiemy, że to jest ten Teamify Icons. To jest ładowane z tej wtyczki, to jest 14 kB. I już tu sobie zobaczymy, o, WP Menu Icons Asset, tu jest jakiś CSS 700, ale to jest bajtów, także to jest malutko. Także w zasadzie nie ładuje nam tutaj za dużo, jeszcze załaduje nam te ikony, o, tutaj jest ten Teamify, jakby ten font z tymi ikonami i to jest 56 kB, także w sumie to jest jakieś 60-70 maksymalnie kilobajtów dodatkowe, więc no nie jest to tak super mało, więc warto się zastanowić, czy na pewno potrzebujemy tych ikon tutaj ostatecznie, bo no jednak jest to zawsze dodatkowe, są to kilobajty, które mają wpływ na prędkość wczytywania strony, więc no zawsze jest coś za coś, musimy podjąć decyzję, czy wolimy te ikony i mieć te dodatkowe pliki załadowane, czy wolimy mieć może trochę szybszą stronę, ale nie mieć tych ikon w menu. Także to jest pewna decyzja, którą trzeba po prostu podjąć. Dobra, no to tyle na teraz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym filmie.